daje uprawnienia do tego, aby na wniosek kredytobiorcy można było zawiesić spłatę kredytu łącznie na 8 miesięcy w okresie roku 2022 i 2023. Wniosek powinien być rozłożony na etapy i tak, ustawa przewiduje, że w kwartale drugim roku 2022, tak naprawdę de facto to został nam sierpień i wrzesień tylko, w kwartale trzecim, sierpień i wrzesień, można zawnioskować o zawieszenie spłaty kredytu na 2 miesiące. Kolejne 2 miesiące wybieramy z kwartału czwartego, czyli pomiędzy październikiem a grudniem. Następne 4 miesiące wybieramy w roku 2023, z tym, że po jednym miesiącu z każdego kwartału. Czyli jeden miesiąc z kwartału pierwszego, styczeń, marzec i tak kolejno, prawda? Jeden miesiąc z kwartału drugiego, z trzeciego i z czwartego łącznie zatem. Można uzyskać wakacje kredytowe i zawieszenie spłat zarówno kapitału, jak i odsetek przez okres 8 miesięcy. Zawieszenie nie powoduje naliczania odsetek. Jeśli chodzi o spłatę kapitału, to ona się odsuwa o te miesiące, kiedy następuje zawieszenie, czyli w maksymalnej części o kolejne 8 miesięcy przedłuża się spłatę całego kredytu, banki to przeliczają ponownie. Dzisiejszy dzień jest o tyle ważny, że jeśli złożymy dzisiaj czy w następnych kilka dni taki wniosek, to również zdążymy jeszcze zawiesić spłatę kredytu sierpniowego. Ważne jest, że wniosek powinien być złożony przed dniem spłaty raty kredytu. Czyli jeśli komuś na przykład wypada spłata kredytu za sierpień 5 sierpnia, to oznacza tyle, że ten wniosek musi być złożony do 5 sierpnia włącznie, bo jeśli nie, to znaczy, że termin sierpniowy niestety nie zostanie już zawieszony. A więc tutaj bardzo istotne jest, aby sprawdzić, kiedy mamy spłatę, kiedy mamy wyznaczony dzień spłaty kredytu i do tego dnia złożyć wniosek, jeśli chodzi głównie o sierpień. Bo oczywiście, jeśli chodzi o wrzesień, następne miesiące, to spokojnie zdążymy. Ważne jest to, żeby ten wniosek złożyć, dlatego że bank ma na rozpatrzenie tego wniosku, wydanie decyzji 21 dni, ale zawieszenie kredytu jest liczone od dnia złożenia wniosku, czyli nie musimy czekać na decyzję banku. Już traktujemy to jako zawieszenie kredytu. Złożyć wniosek można w sposób elektroniczny, jeśli ktoś ma konto elektroniczne, mówi, że ten podpis banku to jest, na każdy bank ma stosowny link do takiego dokumentu o wniosku o zawieszenie spłaty kredytu. Można taki wniosek złożyć mailem, również można złożyć osobiście na papierze w siedzibie banku. To jest ten element wakacji kredytowych. Bardzo korzystny, dlatego że tak naprawdę wszyscy kredytobiorcy mają na 8 miesięcy zawieszony kredyt bez odsetek, bez konsekwencji. Powoduje to korzyści dla kredytobiorców, no, liczone, szacowane na około 10 do 20 miliardów złotych. To oczywiście korzyści dla kredytobiorców to są kosztami banku, ale w ostatnich latach banki miały dość dobre zyski, więc spokojnie tymi zyskami się tym razem podzielą z osobami, które są kredytobiorcami kredytów hipotecznych. Jeśli ktoś ma kilka kredytów, to oczywiście wniosek może dotyczyć tylko i wyłącznie jednego kredytu i to nieważne, czy to jest kredyt na dom, który budowaliśmy wcześniej, czy budujemy w tej chwili, czy kupiliśmy tylko działkę. Ważne, żeby kredyt był zaciągnięty przed 1 lipca tego roku i jego spłata nie zakończyła się w końcem grudnia też również tego roku. Jeśli kredyt się kończy w przyszłym roku, to już te wakacje można sobie zastosować. Myślę, że jest to czas, kiedy przeczekamy tak naprawdę te bardzo wysokie stopy procentowe, bo należy się liczyć z tym, że w następnych latach jednak
te stopy procentowe, wskaźnik inflacji będzie malał, więc stopy procentowe również będą się zmniejszały. Nie jest to jedyna pomoc dla kredytobiorców, chociaż ta dzisiejsza wchodzi, znaczy ta pomoc o wakacjach kredytowych wchodzi w życie w dniu dzisiejszym. Również trzeba pamiętać o tym, że funkcjonuje już od wielu miesięcy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców i tu są, to jest pomoc finansowa dla tych, którzy spłacają kredyt, z tym, że ona jest nie dla wszystkich, ona jest dla osób, które spełniają jedno z kryteriów, albo jest ktoś jako osoba bezrobotna w rodzinie, albo miesięczny koszt obsługi kredytu przekracza 50% przychodów w tej rodzinie, albo miesięczny dochód po odjęciu obsługi kredytu nie przekracza w 2022 roku 1552 zł na jedną osobę, jeśli gospodarstwo jest jednoosobowe, albo 1200 zł na miesiąc, jeśli gospodarstwo jest wieloosobowe, czyli jeśli na przykład rodzina jest czteroosobowa, a po spłacie kredytu zostawałoby im 4 razy 1200, czyli 4800, to oznacza, że są, jeśli poniżej tej kwoty, to znaczy, są uprawnieni do pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Ten Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest formą poniekąd takiej pożyczki nieoprocentowanej, wypłacany jest w kwocie 2000 zł miesięcznie. Tą kwotę oczywiście przeznaczamy na spłatę kredytu. Maksymalnie przez 36 miesięcy, czyli może otrzymać taka osoba, jeśli te kryteria nadal będą zachowane przez kolejne miesiące, maksymalnie 72 tysiące. Z tym, że później zwraca te pieniądze, ale zwraca to w sposób nieoprocentowany. Zaczyna zwrot 2 lata po ostatniej racie pomocy. Jeśli zaczął teraz, to dopiero za 5 lat. Zwraca po 500 zł miesięcznie, jeśli weźmie całą maksymalną kwotę 72 tysiące, to znaczy, że tych spłat będzie miał 144 raty i po terminowej spłacie 100 rat, czyli 50 tysięcy zł, może ubiegać się o umorzenie już ostatniej części, czyli 22 tysięcy będzie wtedy umorzyć. Pamiętajmy, że jest to nieoprocentowana więc to jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który już funkcjonuje. Z niego korzystają osoby, które muszą spełniać kryteria dochodowe wymienione to przeze mnie. Albo bezrobocie, albo kredyt kosztuje więcej niż połowa wszystkich przychodów, albo po spłacie kredytu te przychody są mniejsze niż 1552 na osobę w jednoosobowym gospodarstwie, albo 1200 na osobę wieloosobowym gospodarstwie. To jest ta kolejna pomoc, jeśli chodzi o pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych. Kolejnymi elementami pomocy inflacyjnej są oczywiście też obniżone podatki VAT na żywność, podatki VAT na energię. Warto to przypominać cały czas, ponieważ mówimy teraz o gazie, o cenach gazu się tak rosną, natomiast odbiorcy indywidualni ten gaz mają w cenie bardzo przyzwoitej. One oczywiście trochę wzrosły, ale to nie wzrosły tylko cena rynkowa, ona jest 3-4 razy większa niż jeszcze rok temu. Tutaj cena jest regulowana, Urząd Regulacji Energetyki ustala taką cenę i ta cena jest tak naprawdę dla konsumentów indywidualnych 2,5 razy mniejsza niż cena rynkowa. To oczywiście różnice dopłaca budżet państwa do firm gazowych, energetycznych, ale to jest ta realna pomoc, też wielomiliardowa, to jest szacowana na 10-15 miliardów rocznie, choćby dopłaty do gazu. No, przy węglu wprowadzono pomoc 3000 zł na zakup węgla, przy cieple również są to stawki regulowane z dopłatami, a więc w tym przypadku ta pomoc jest wszechstronna, oczywiście plus obniżony podatek VAT, akcyza na paliwa, na żywność. Więc to są te elementy antyinflacyjne, które powodują, mają na celu złagodzenie skutków inflacji. Niestety wywołane wojną w Ukrainie, ta wojna trwa, też nie wiadomo, jak dalej będzie się wytoczyło, ale mieszkańcy nasi nie są pozostawieni
bez pomocy na te wszystkie cele budżet państwa przeznacza. No, w tym momencie szacowane jest około 40-50 miliardów złotych te wszystkie elementy antyinflacyjne, czyli obniżki VAT, regulacja gazu, obniżki akcyzy, pomoc kredytowa z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wakacje kredytowe to akurat nie budżet państwa, tylko banki i pozostałe elementy tej tarczy antyinflacyjnej. Dziękuję. Jeśli są pytania o szczegóły, szanowni państwo, dziękujemy panie premierze za przybliżenie tych działań rządu, które powodują, że my Polacy możemy spokojnie żyć, że te działania rządu są naprawdę ogromne. Jak państwo macie jakieś jeszcze pytania, to oczywiście pan premier jest tutaj do dyspozycji i zachęcamy. Można? Dariusz Polski, podpowiadam stronę KPL. Mam tylko pytanko. Te wakacje kredytowe, które dzisiaj startują, wytypowane są kredytobiorcom, którzy zaciągają zobowiązania w polskiej walucie. A co z frankowiczami, co stosowane, które zaciągają kredyty w obcej walucie? Wiadomo, że one też są dotknięte skutkami rosnących stóp procentowych, ale też tym, co się dzieje na rynku walut. Jeśli chodzi o te kredyty, są oczywiście przeznaczone dla kredytobiorców, którzy mają kredyty w polskiej walucie, dlatego że tutaj te odsetki są, wynikają bezpośrednio wprost z stawki WIBOR ustalonej dla polskich kredytobiorców. Jeśli chodzi o waluty obce, w tym momencie banki, to już nie jest problem dzisiejszy, to jest problem od wielu lat, banki przeliczają te kredyty zgodnie z wyrokami sądów najczęściej. To jest ten element, który jest łagodzący, jeśli chodzi o te kredyty walutowe, bo one z kolei podnoszą ryzyko kursowe, ale nie mają takich stóp procentowych jak tych. Tak naprawdę efektem podwyżki stóp procentowych, podwyżki WIBOR-u stało się to, że przy kredytach hipotecznych złotówkowych bardzo duże nastąpiło przesunięcie ze spłaty kapitałowej na część odsetkową i to jest między innymi ta pomoc. Przy walutowych kredytach tego nie ma. Oczywiście część kapitałowa jest przeliczana proporcjonalnie do zmiany kursu waluty, ale nie ma tego racji. Czy mamy jeszcze tak? Proszę. Kazimierz Ludziewski, Naczelna Organizacja Techniczna, Telewizja Kiele. Chciałem zapytać, a jak będzie z tymi osobami, które zdołały albo takim się udało skonsolidować te swoje kredyty w jeden? Czy w jaki sposób to państwo będziecie rozróżniali i jak to zrobić? Czy jeśli ktoś skonsolidował ma kredyt hipoteczny, bo to jest istota, hipoteczne cele mieszkaniowe, to jest specjalna linia kredytowa, jest ważne, czy to jest kredyt jeden, czy dwa, czy kilka. Jeśli jest kilka kredytów, no to oczywiście jeden jest do pomocy. Jeśli jest skonsolidowany na jeden cel, czyli na jedno mieszkanie, na jedną budowę, to oczywiście dotyczy to tej jednej budowy. Czyli to tylko w tym momencie, bo ja tak nie do końca też rozumiem, bo konsolidacja to oznacza tyle, że co tych kredytów było kilka na jedną budowę, a może mieć. Na różne. A nie, to jak na różne budowy, to czyli różne zadania. Nie, to jak na różne zadania, to tylko na własne zabezpieczenie celów mieszkaniowych, tylko i wyłącznie. To jest pomoc. Nie ma pomocy kredytowej dla na przykład deweloperów, którzy budują wiele mieszkań. To takiej pomocy nie ma, to już jest działalność gospodarcza. Zresztą taka pomoc byłaby nawet niedozwolona, bo byłaby to pomoc publiczna niedozwolona zgodnie z przepisami europejskimi, więc możemy pomagać tylko i wyłącznie tym ostatecznym odbiorcom, czyli kredytobiorcom na jedno mieszkanie, na swoje potrzeby. Ja jeszcze mam takie pytanie. Jakie czynniki limitują jak gdyby okres funkcjonowania tego rodzaju wsparcia? Czy od czego to zależy? Czy od sytuacji gospodarczej, od pandemii, czy od tego, jak rozwija się sytuacja tutaj za naszą wschodnią granicą? Czy jest jakaś żelazna data, deadline i koniec? Ta ustawa o wakacjach kredytowych jest rozpisana na dwa lata, 2022-2023. Przewidujemy, że
to są te lata, które no, wzbudziły z powodu wojny w Ukrainie dużą inflację. I to jest ta pomoc kredytowa. I ona kończy się z końcem 2023 roku. Jak będzie po następnym roku, w tej chwili trudno oceniać. Ja mam nadzieję, że z końcem 2023 roku odsetki WIBOR będzie malały, dlatego że inflacja myślę, że się zmniejszy. Takie mam przekonanie, ale jeśli by następowało kolejny wzrost odsetek, czy kolejny wzrost, no to wtedy będziemy podejmować decyzję. Ale trudno podejmować decyzję na zapas, nie wiedząc jeszcze, jakie będą skutki, jaka będzie wysokość inflacji w roku przyszłym. Tak samo jak podatek VAT, te wszystkie stawki zerowe, obniżone, one są czasowe, ale jak widać, były najpierw obniżone do maja, ale w związku z inflacją, w związku z kosztami, zostały przedłużone. I też pod koniec tego okresu przedłużenia będziemy obserwować, czy nadal jest potrzeba na przykład obniżenia tego VAT-u, czy nadal jest potrzeba obniżenia stawki akcyzy na paliwa. I to samo będzie z kredytami. Czy nadal będzie jeszcze potrzeba pomocy kredytobiorcom? Ja mam nadzieję, że już nie, że sytuacja się ustabilizuje. Czy mamy jeszcze jakieś... A można tekstynie beczki? Bo tu lepszego specjalisty nie ma jak pan premier. Panie premierze, kupować ten cukier czy nie? Jak by pan powiedział? Bo to skończy się konferencja, to my do markety po cukier czy jak pan zrobić? Powiem tak uczciwie, no, to co się dzieje z cukrem, to jest czysto szaleństwo. Na pewno handlowcy i sprzedawcy zacierają ręce, bo cukier kupowany po 7-8 zł absolutnie jest przepłacany. Więc tutaj żadnych podstaw nie ma do robienia takich zapasów na tą cenę, bo po stabilizacji ceny on stanieje. Może szacować, czy ja mogę tak szacować, że koszt sprzedaż cukru, cena w jakiejś tam ustrojowej ręce 4-5 zł, bo tak to wynika z kosztów buraków, zakupu i tak dalej. To jest z nowego sezonu. Natomiast teraz, jeśli ktoś chce kupić takie zapasy, to mówię wprost, przepłacam. No. Więc naprawdę nie ma potrzeby, żeby teraz te zapasy robić po droższej cenie. To nie jest inwestycja. Nie jest to dobra inwestycja na pewno, bo jeśli ktoś kupi teraz, powiem, 7-8 zł, to się okaże, że już w nowym sezonie zobaczy, że ten cukier nie wzrósł tyle i będzie trzeba to skonsumować ten droższy, ale może będzie za to słodszy. Katarzyna Suska z Prowanki. Ja mam takie pytanie, bardziej na pograniczu tego tematu wakacji kredytowych. Ta pomoc jest przewidziana dla osób, które mają kredyty hipoteczne, a co z osobami, które wynajmują mieszkanie, gdzie opłaty cały czas wzrastają? Choć i wiadomo o teraz, to o te podstawowe czynsz rośnie. Co z takimi osobami, które są najemcami, a nie mają zapewnionej pomocy od państwa? Gdzie ta opłata też jest regularna, miesięczna? Przewidziane są jakieś pomoc dla takich osób, które też są w Ostrołęce, gdzie właśnie płace nie są najwyższe? Czy pomoc, która jest pomocą antyinflacyjną, o której wspominałem wcześniej, typu pomoc do cen gazu, do cen energii elektrycznej, do ciepła, no to jest ta pomoc, która jest dla lokatorów, dla właścicieli też, bo koszty eksploatacji ponoszą wszyscy, czy właściciel, czy lokator, czy najemca. Więc to jest ta pomoc tego rodzaju. Natomiast ta specjalnie dedykowana obecnie, o której mówię dzisiaj, była spowodowana głównie tym, że ludzie brali kredyt hipoteczny, kalkulując ratę na przykład 1500-1600 zł. I tu z miesiąca na miesiąc, można by powiedzieć, no może nie tak jednorazowo, ale przez kilka kroków, te raty wzrosły no, czasami o 70-80% i głównie wzrosły z powodu nagłego wzrostu odsetek i przesunięcia w tym kredycie części kapitałowej na odsetkową. Ale przykład mniej więcej to. I to jest to, co ludzie z tym jak gdyby zastali, nie mają wyjścia, czyli weszli w coś, co nie mogą się wycofać i bez swojej winy padli w duże spłaty kredytowe. Dlatego ta pomoc jest dla tych osób. Natomiast tutaj w momencie eksploatacji to pomoc jest tak do prądu, do gazu, do ciepła. No ale jeśli chodzi o czynsz wynajem, to tutaj to jest już wolny pomiędzy właścicielami a najemcami.
zachęcamy. Tutaj nie ma możliwości regulacji. Tak, tylko właśnie w praktyce często najemcy spłacają kredyty osobom, które kupiły mieszkanie na wynajem. Tu jest tylko pomoc, trzy rodzaje pomocy antyinflacyjnej. To, co jest uchwytne, bo w tym momencie, gdyby pomoc była dla tych, którzy wynajmują mieszkania, bo to pośrednio byłaby dla nich pomoc, bo to wtedy nie byłaby skierowana tam, gdzie potrzeba. Myślę, że to rynek będzie regulował, ale nie ma takiej możliwości, żeby z kolei dopłacać do kredytów na wynajem i najemcy mogli grać przez to więcej, byłaby to dla nich. To jest dla nich działalność gospodarcza generalnie, bo czasami nie jest to konieczne, nie zawsze jest to działalność gospodarcza, czasami jest to kredyt, przepraszam, wynajem taki prywatny. Ale pomoc tylko polega na utrzymaniu, na dopłacie do kosztów w postaci może nie tyle dopłat, co obniżenia różnych stawek, które są regulowane, prądu, gazu, ciepła. Jeszcze, jeśli można, pytanie zupełnie z innej rzeczy, ale dotyczące czego mam. Jak pan skomentował dzisiejsze zmiany przychodzącym na myśli posła Kubisza Szczepieckiego, niegdyś z partii Prawo i Sprawiedliwość, obecnie reprezentanta Partii Republikańskiej, który objął dzisiaj trochę wiceministra sportu i turystyki? Tylko się cieszę, że będzie Ostrołęka miała swojego przedstawiciela rządzi. Myśli pan, że współpraca, to jakieś starcia między posłem a panią były, współpraca będzie się przykładała miasto na tym, miasto region na tym może coś skorzystać? Na pewno każdy przedstawiciel z okręgu wyborczego, który jest przedstawicielem i pracuje w rządzie, jest dla okręgu przydatny. Tu nie ma żadnej możliwości. Jestem przekonany, że to również tak będzie. Nie mamy więcej pytań. Szanowni Państwo, ja chciałem serdecznie podziękować jeszcze raz tutaj panu premierowi za naprawdę wyczerpujące myślę odpowiedzi, bo wiele pytań nie tylko w tematyce tej, której dzisiaj się spotkaliśmy, czyli typowo sprawy lokacji kredytowej, które się dzisiaj ruszają, tak, ta pomoc dla tych osób, które mają takie kredyty hipoteczne polskim złotym. No, tutaj naprawdę powiedział myślę wszystko i nie tylko pytania, ale też różne. Dziękuję jeszcze raz panu premierowi. Dziękuję. Pan premier jeszcze tak. Mamy to słowo jeszcze na ten moment tak naprawdę, dlatego że niezwykle istotne jest, aby wszyscy, którzy mają kredyty hipoteczne, mieli pewną wiedzę, że te różne były dyskusje na temat tej ustawy, że będzie uzależniona od stopnia dochodów, od zamożności itd. Więc każdy, kto ma kredyt hipoteczny, ma cele mieszkaniowe, własne cele mieszkaniowe, ma prawo skorzystać z wakacji kredytowej. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, jest niezwykle ważna, że jeśli chce skorzystać z wszystkich 8 miesięcy, a ma dość wcześnie spłatę raty kredytowej sierpniowej, to wniosek będzie złożony przed spłatą tej raty. Bo wtedy ten sierpień będzie utracony. Ustawa weszła w życie, niestety Senat wytrzymał długo i tak naprawdę ta ustawa jakby weszła w życie gdzieś tam już miesiąc wcześniej byłoby spokojnie. W tej chwili tak de facto mamy naprawdę niewielki wybór, bo mamy tylko sierpień, wrzesień do wykorzystania, 2 miesięcy w kwartale trzecim. I sierpień jest do wykorzystania do dnia spłaty raty sierpniowej. Czyli jeśli komuś przypada rata, powiedzmy, 2 sierpnia, no to musi się bardzo spieszyć. Jeśli ktoś 15 sierpnia, to trochę ma czas. Więc apel do mediów, szczególnie tych elektronicznych, aby o tym wszystkich powiadał. Dziękujemy panu premierowi za tak dobre informacje, myślę, jeszcze przed weekendem. Zapraszamy częściej z tak dobrymi informacjami i z takim dobrym przekazem. Państwu również dziękuję za obecność, za to, że jesteście. Zawsze życzę
dobrego, spokojnego piątku. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo.